Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym wykładzie UFA Akademii. Ja nazywam się Anna Kuczborska i faktycznie dla mnie jest on kolejny, być może dla Państwa jest to pierwszy, w każdym razie mam nadzieję, że nie jest to ostatnie nasze spotkanie. Ale zanim oddam głos naszemu ekspertowi, chciałabym Państwu powiedzieć w kilku słowach, czym jest UFA Akademii. Jest to seria pojedynczych wykładów, warsztatów, spotkań, dziejąca się online, jak w tym przypadku, ale też on-site, na przykład na Łymka, ale też w naszych partnerskich miastach w Paryżu, w Riece, w Madrycie. Razem z partnerskimi uczelniami współtworzymy sojusz Young Universities for the Future of Europe i staramy się wypracować ofertę, z której korzystać może każdy. Dlatego niektóre ze spotkań odbywają się także w lokalnych językach, tak jak właśnie to. Więcej wykładów znajdziecie Państwo w wirtualnym kampusie JUFE, a informacji z kolei szukajcie Państwo na stronie jufe.eu ukośnik Akademii. Teraz nareszcie oddaję głos doktorowi Mariuszowi Lewandowskiemu z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, który opowie Państwu w kilku słowach, albo kilkunastu, albo kilkuset, o tym, jak budować markę osobistą. Mariuszu, głos. Dziękuję Aniu. E, bardzo dziękuję. Tak jak Ania wspomniała, przez kilka najbliższych minut, kilkanaście minut przeprowadzę Was przez arkana budowania marki osobistej. Bo tak naprawdę cały ten proces jest dla każdego z nas. Choć może Wam się wydawać, że marka osobista kojarzy się przede wszystkim z influencerami, z celebrytami, z osobami z pierwszych stron gazet, ale jakby nie patrzeć, każdy z nas jakąś marką osobistą jest. I celowo użyłem tego określenia, jest jakąś marką osobistą. Z tego względu, że to jak ta marka jest postrzegana, jak ta marka wygląda, zależy od tego w jaki sposób my podchodzimy do procesu budowania tej marki. Czy robimy to w sposób świadomy, czy robimy to w sposób strategiczny, czy robimy to w sposób zaplanowany, no i wreszcie, czy robimy to w sposób autentyczny, czyli czy ten wizerunek, który my, bardzo nie lubię tego określenia, kreujemy. Ale właśnie w ten sposób w literaturze znajdzie się określenia dotyczące budowania marki osobistej. Czy kreujemy go w sposób autentyczny, czyli zgodny z tym, jakimi osobami jesteśmy tak naprawdę w życiu prywatnym, w życiu codziennym. To są osoby, które bardzo dobrze budują swoją markę osobistą. Być może przynajmniej dwie z trzecie, trzecie z tych osób kojarzycie. Ten pierwszy pan w okularach to jest Mateusz Grzesiak, dr Mateusz Grzesiak, znany coach, przedsiębiorca, który opowiada o tym, jak zdrowo podchodzić do życia. Drugi pan to jest Mark Zuckerberg, założyciel Facebooka, i myślę, że te dwie osoby są przede wszystkim. Wam znane. Z kolei ten trzeci pan w kapturze to jest Michał Sadowski, założyciel takiego polskiego startupu Brand 24. No i właśnie wspomniałem tutaj przed chwilą, że budowanie marki osobiste jest dla każdego, ale cały czas operuje przykładami osób, które gdzieś tam są widoczne w internecie. Ale czy my, budując naszą markę osobistą, musimy być obecni w internecie? No i tak i nie, I za chwilę na, na to pytanie odpowiem e, więcej e, i bardziej szczegółowo, e, ale wracając jeszcze do tej myśli odnośnie budowania marki osobistej. Każdy z nas zaczyna swoją karierę na rynku pracy, zaczyna swoją karierę biznesową, i właśnie tam te podstawy efektywnego i strategicznego podejścia do budowania marki osobistej, o których będę za chwilę mówić, e, bardzo mocno nam się przydadzą. Więc nie tylko pierwsze strony gazet, e, ale chociażby. E, osoby, które rozpoczynają mm, swoją karierę od początku. E, to jest taki przykład e, osoby, która odeszła z korporacji, stwierdziła, że korporacja to nie jest jej świat e, i zajęła się naprawą e, pralek, e, pralek i generalnie sprzętu RTV i AGD. Doktor Mariusz, no i to nie, jestem, e, to nie jestem ja, ale jak widać, ta marka osobista jest o tyle istotna, Ponieważ marka osobista pozwala nam nie tylko mm, rozpocząć naszą karierę zawodową, ale też tą naszą karierę zawodową e, zmienić. I teraz takie pytanie rzucone w eter: kogo polecacie? Czy polecacie lekarza, czy polecacie fotografa, czy polecacie krawcową, czy polecacie trenerkę fitness, czy polecacie kosmetyczkę? No tak naprawdę nie, bo naprawdę polecacie markę osobistą. E, polecacie osobę, którą znacie, Osobę, o której już kiedyś byliście, osobę, która jest gdzieś widoczna w internecie, osobę, która w jakiś sposób e, pokazuje, że rzeczywiście warto skorzystać z jej usług. Jeszcze za chwilę, za sekundę do tego, e, do tego wrócę, ale czym generalnie ta marka osobista jest? E, Jeff Be Bezos, założyciel Amazona, powiedział kiedyś, że marka osobista to jest to, co myślą o nas ludzie, e, kiedy wyjdziemy z pokoju. Tak naprawdę to się bardzo świetnie e, Sprowadza do takiej naukowej definicji, podręcznikowej definicji marki osobistej, która mówi o tym, że to jest nasz wizerunek, to jest to, co mówią i myślą o nas inni. To jest to, co generalnie w jakiś sposób wyróżnia nas na tle innych, i także to, w jaki sposób my jesteśmy w stanie na innych wpłynąć, bo im bardziej silna marka osobista, tym większy wpływ jesteśmy w stanie wywrzeć na osoby, które gdzieś tam w naszym otoczeniu się znajdują. Więc tak naprawdę, czym ta marka osobista jest? No, marka osobista to nic innego jak osoba godna rekomendacji. Dlaczego? No, bo na to zasługuje. Osoba godna rekomendacji, czyli osoba, którą będziemy w stanie polecić, kiedy. Zobaczymy jakieś ogłoszenie o pracy. Na przykład, jeżeli dopiero stawiamy te nasze pierwsze kroki, albo w karierze zawodowej, albo ktoś z naszego bliskiego otoczenia stawia te pierwsze kroki w karierze zawodowej. Osoba, z którą gdzieś już kiedyś współpracowaliśmy i tę osobę też chcemy w jakiś sposób polecić do współpracy z innymi. I to słowo, bo na to zasługuje, jest tak naprawdę kluczowym. To sformułowanie, bo na to zasługuje, jest tak naprawdę kluczowym sformułowaniem, jeżeli chodzi o budowanie marki osobistej. Cały proces budowania marki osobistej sprowadza się do tego, by podejmować takie działania, które pokażą innym, że to rzeczywiście nam inne osoby powinny zaufać i że to rzeczywiście my jesteśmy tymi, których inni mogą rekomendować, których inni mogą polecać. E, I teraz jeszcze tak no jesteśmy na uniwersytecie, e, więc tak też podręcznikowo jakie korzyści może przynieść nam personal branding, e, czyli ten proces budowania marki osobistej. Przede wszystkim po pierwsze, budowanie zaufania, czyli to jest to, o czym mówiłem przed chwilą, że marka osobista to jest osobą, osoba, którą my jesteśmy w stanie bez dwóch e, zdań polecić innym osobom. Dalej, odkrycie swoich mocnych stron na tle konkurencji, e, czyli podchodząc strategicznie do procesu budowania marki osobistej. My powinniśmy rozpocząć od określenia tego, dlaczego to właśnie inni powinni nam zaufać, co jest naszą przewagą na rynku. Będę tutaj używać takich trochę biznesowych określeń, no ale markę osobistą powinniśmy właśnie w takim kontekście biznesowym traktować. Ja bardzo nie lubię tego określenia. Ono tak trochę uprzedmiotawia człowieka, no ale my jako osoby no nie ma co się oszukiwać, jesteśmy produktami na sprzedaż. Czy to w sytuacjach zawodowych, czy to w sytuacjach biznesowych, czy też w sytuacjach prywatnych, no my w jakiś sposób sprzedajemy siebie, swoje usługi, swoje życie innym osobom? Nawet jeżeli kiedyś kiedykolwiek randkujemy, randkowaliśmy z, z innymi osobami, no to w jakiś sposób sprzedawaliśmy swoją osobę innym. Czyli sprzedawaliśmy tę naszą markę osobistą, temu naszemu przyszłemu potencjalnemu, potencjalnej wybrance. Serca. Kolejna taka korzyść, jeżeli chodzi o budowanie marki osobistej, to jest utrzymanie uwagi odbiorców. Czyli staramy się w taki sposób prowadzić te działania, by te osoby chciały nas śledzić, i tutaj gdzieś jest to podobne do takiego zjawiska influencingu. No ale właśnie osoby, które świadomie budują swoją markę osobistą, rzeczywiście takimi mikroinfluencerami mogą być, czyli mogą być takimi liderami opinii, z którymi liczą się inne. Osoby. Kolejna korzyść to jest lepsze dotarcie do naszej grupy docelowej, czyli budując strategicznie markę osobistą, podchodząc strategicznie do tych kwestii związanych z budowaniem naszego wizerunku, my Potrafimy dokładnie określić, kto rzeczywiście jest e, naszym klientem, do kogo rzeczywiście chcemy z tym naszym przekazem trafiać, e, i dzięki temu wiemy, gdzie dokładnie z tymi osobami się komunikować. Czy to mocniej w przestrzeni internetowej, czy to mocniej w, w przestrzeni e, offlineowej. Wszystko zależy od tego, do kogo my chcemy się komunikować. I jak to określić? O tym e, parę słów e, więcej za chwilę. Dalej lepsza rozpoznawalność w branży, no wtedy, kiedy rzeczywiście budujemy tak strategicznie podchodzimy do kwestii związanych z budowaniem naszego wizerunku, no to po jakimś czasie widać tego efekty. A te efekty wiążą się z tym wiążą się z tym, że no właśnie jesteśmy rozpoznawalni na jakichś spotkaniach biznesowych, na które przychodzimy, jesteśmy rozpoznawalni. W takich też sytuacjach życia co codziennego, pytanie, co jest tym naszym celem budowania marki osobistej. No i dalej zdobywanie nowych znajomości i kontaktów biznesowych, czyli też coś, co będziemy mogli przekuć w takie wymierne korzyści ekonomiczne, jeżeli w taki sposób biznesowy do tego budowania marki osobistej podchodzimy. Bycie postrzeganym jako autorytet w danej dziedzinie, Wielu osoby, wiele osób właśnie to stawia jako taki główny cel budowania Profesjonalnego budowania swojego wizerunku, ale ja uważam, że to jest tak naprawdę efekt uboczny tych wszystkich działań, które podejmujemy. No i większe zainteresowanie marką oraz zwiększenie efektów sprzedażowych, czyli taka czysto ekonomiczna korzyść, jeżeli właśnie, jeszcze raz to powtórzę, będziemy traktowali siebie w takim ujęciu ekonomicznym, w takim ujęciu biznesowym. Taka znana reklama jednego z marketów budowlanych mówi o tym, by zostać bohaterem swojego domu ale tak naprawdę w marce osobistej chodzi o to, żebyśmy tu my byli bohaterami naszej marki, e, bohaterami naszego życia. E, i tutaj taki slajd, który pokazuje to, że marka osobista nie jest tylko i wyłącznie dla osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą, które są freelancerami, ale marka osobista jest także dla osób, które pracują na etacie, czyli generalnie dla każdego z nas, bo każdy z nas może gdzieś tam zostać ambasadorem działu, każdy z nas może zostać ambasadorem departamentu, ambasadorem firmy, no i wreszcie ambasadorem e, branży. Musimy tylko wiedzieć, co jest naszym celem budowania marki osobistej. I co na to budowanie marki osobistej wpływa? E, a wpływ na budowanie marki osobistej e, ma kilka elementów. E, o części z tych elementów e, już e, przed chwilą e, powiedziałem, e, ale teraz e, w dalszej części e, prezentacji rozwinę. Przede wszystkim to, kim jesteśmy. Na markę osobistą wpływają nasza, w, na nas, nasze kompetencje, wpływa nasza osobowość. Drugie to, co robimy w rzeczywistości, czyli to, czy jesteśmy wiarygodni. Tutaj, taka historia, przykład z mojego życia zawodowego. Miałem okazję rekrutować kiedyś, wspierać rekrutację kiedyś do zespołu marketingowego jednej z dużych korporacji, dużego polskiego gracza na rynku, i tam potrzebowaliśmy osoby o określonych kompetencjach. Kandydatów na to stanowisko było naprawdę wielu ale zdecydowaliśmy się postawić na osobę, która w jakiś sposób była rozpoznawalna w branży. Była osobą aktywną dosyć w sieci, chętnie dzielącą się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem w sieci, pokazującą swoje kompetencje, pokazującą swoje doświadczenie i ta osoba idealnie wpasowała się w profil naszego wymarzonego kandydata, potencjalnego pracownika. I zdecydowaliśmy się taką osobę zatrudnić. Tylko pierwsze miesiące współpracy z tą osobą pokazały, że to co w internecie nie ma tak naprawdę żadnego pokrycia z tym, co ta osoba w rzeczywistości potrafi i jak ta osoba to, o czym pisze w internecie, wykorzystuje w swojej pracy zawodowej. Czyli tutaj tak naprawdę nie było tej wiarygodności. Ta wiarygodność nie została zachowana, ta marka osobista. Nie była spójna z tym, co widzimy, z tym, jak ta osoba rzeczywiście pracowała. No i też taki przykład z mojego własnego życia zawodowego. Kiedy rozpoczynałem pracę na innej uczelni, postanowiłem, że tam generalnie będę taką trochę inną osobą, niż jestem na znany z tutaj na. Na, na, na mojej uczelni e, macierzystej stwierdziłem, że m, tam przybiorę taką maskę po postracha roku. Będę chciał zostać po, 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 po strachem roku. E, wytrzymałem na pierwszych zajęciach z e, taką maską z jakieś 15 minut. Bardzo mocno się męczyłem. Czułem się jakiś aktor, który wciela się w rolę e, na scenie. E, I od razu po tych 15 minutach wyszło, że to nie jestem ja, że to, jak zachowuję się jak zachowuje się zwyczajowo na zajęciach w stosunku do stu studentów, od razu wyjdzie. Ja nie czułem się zgodny z tym, co prezentowałem przed tamtymi e, osobami stu studiującymi, e, z tym, jak zwykle ze, stu, ze studentami e, pracuję. Także tutaj znowu nie byłem wiarygodny. Nie byłem wiarygodny przed sobą, no i nie byłem też wiarygodny przed e, innymi osobami. No i wreszcie to, jak nas widać, jak doświadczają nas inne osoby, Czyli to, jaki wizerunek wokół siebie budujemy. I na ten wizerunek ma wpływ nie tylko nasz ubiór, bo. Wizerunek dla osób, które e, gdzieś tam nie, nie, nie mają e, w związku z takim profesjonalnym podejściem do budowania marki osobistej. Kojarzy się z tym, czy jesteśmy skłodnie ubrani, czy mamy czyste buty, czy u, 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 ubierzemy się odpowiednio do okazji, e, ale to też nie o to chodzi. Chodzi o to, w jaki sposób my zachowujemy się w kontaktach międzyludzkich, e, w jaki sposób traktujemy inne osoby, czyli po prostu e, to, jakich narzędzi używamy do tego żeby inni postrzegali nas rzeczywiście pozytywnie. I tutaj znowu podkreślam, że my, choć mówi się o kreowaniu wizerunku, to ten wizerunek tak naprawdę powinien być spójny z nami. Wtedy marka osobista jest marką wiarygodną i wtedy marka osobista jest marką autentyczną, czyli taką, gdzie rzeczywiście dajemy innym podstawy do zaufania nam i do tego polecania. Bo te niespójności to, to, to pokazywały przykłady, o których opowiadałem przed chwilą. Te niespójności prędzej czy później Wyjdą. E, I bardzo wiele osób budowanie marki osobistej kojarzy z albo nawet ogranicza e, tak naprawdę do naszej aktywności w internecie, do tego, co robimy w mediach społecznościowych, no ale na markę osobistą wpływu nie mają tylko media społecznościowe i ta nasza aktywność w mediach społecznościowych, e, ale także inne czynniki, które e, zostały opisane w tak zwanym modelu Ośmiornicy. E, I teraz sobie przez te poszczególne elementy modelu ośmiornicy przejdziemy, kończąc właśnie na mediach społecznościowych. Dlaczego kończąc na mediach e, społecznościowych, to za chwilę wyjaśnię. Przede wszystkim pierwszy z elementów to jest przedsiębiorczość. E, I przedsiębiorczość, której nie powinniśmy rozumieć jako to, że. E, Swobodnie będziemy stawiać pierwsze kroki w biznesie, na przykład, tylko przedsiębiorczość jako taka skłonność do podejmowania pewnego rodzaju ryzyka, wychodzenia z naszej strefy komfortu, poszukiwania nowych okazji, poszukiwania nowych możliwości. Eee, czyli ciągłe szukanie tego, co jeszcze możemy zrobić, jak jeszcze możemy zmienić to nasze życie zawodowe, ale nie tylko życie zawodowe, eee, gdzie jeszcze możemy pójść, co jeszcze możemy zorganizować, co jeszcze możemy zaprojektować, co jeszcze możemy zrobić, by po prostu wyróżnić się na tle innych osób. Dalej. PR, czyli public relations, czyli właśnie to budowanie tego pozytywnego wizerunku, budowanie tych pozytywnych skojarzeń z naszymi osobami, z naszą osobą, ale jeszcze raz podkreślę, że to budowanie tego pozytywnego wizerunku, ono musi być spójne z tym, ja też rzeczywiście w życiu jesteśmy. Oczywiście możemy nad, nad jakimiś naszymi słabościami, słabymi stro, stronami pracować, no i oczywiście powinniśmy to robić, ale to budowanie pozytywnego wizerunku tak naprawdę polega na uwypuklaniu w tej naszej komunikacji z innymi. Naszych mocnych stron, a niwelowaniu tych słabych stron. I tutaj nie mam na myśli retuszowania tych słabych, turczowania tych słabych stron, ale rzeczywiście pracę nad nami, e, pracę nad sobą w taki sposób, żeby te słabe strony powoli, powoli, powoli niwelować, e, no i żeby te nasze mocne strony wychodziły na samą górę. E, jeżeli sobie zobrazujemy nasze ży życie w postaci takiej góry lodowej no to, żebyśmy byli tym wierzchołkiem, które te mocne strony, żeby były tym wierzchołkiem, który wystaje ponad e, Taflę Wody. Dalej marketing i zarządzanie marką. E, I tutaj każdemu, każdej osobie, która chce budować e, w taki sposób strategiczny, efektywny swoją markę osobistą, polecam jakąkolwiek lekturę, jakiejkolwiek książki od marketingu, podręcznika od e, marketingu. Po to, żeby załapać te podstawy, żeby generalnie wiedzieć, o co w marketingu chodzi, żeby potrafić się po prostu sprzedać, bo jeszcze raz to podkreślę, ja bardzo nie lubię tego porównania, no ale ono świetnie obrazuje ten proces budowania marki osobistej, że marka osobista to jest nic innego jak sprzedaż siebie przed innymi osobami. Dalej networking. Czyli budowanie kontaktów, budowanie sieci kontaktów, budowanie sieci znajomości, wchodzenie w interakcje z innymi osobami, i oczywiście to może być taki networking internetowy, i tutaj znowu odwołuję się do tych mediów społecznościowych, i za chwilę szerzej o tych mediach społecznościowych jeszcze powiem, ale networking, czyli chociażby udział w jakichś branżowych wydarzeniach, w spotkaniach osób, które mają podobne zainteresowania do naszych, wyjście. Z naszego własnego zacisza domowego, z naszego własnego zacisza biurowego i pójście gdzieś na spotkanie. Ja, kiedy zaczynałem swoją karierę zawodową, no to było już kilka lat temu, ale to jest zawsze ten przykład opowiadam moim stu, stu, studentom, że generalnie w branży marketingowej, tak naprawdę, jeżeli nie mamy tych kontaktów, no i nie tylko, myślę, że nie tylko do, dotyczy to branży marketingowej, jeżeli my nie mamy kontaktów, no to my tak naprawdę od razu. O nie, że się nie pokazujemy na wydarzeniach branżowych, no to od razu jesteśmy na przegranej pozycji, bo po prostu nikt nie będzie wiedział, że my istniejemy. I jak ja zdobyłem swoją pierwszą pracę? No, właśnie chodząc na spotkania, gdzie byli ludzie z biznesu, rozmawiałem z tymi ludźmi z biznesu, wreszcie ktoś mi zaufał, dał mi posadę. No i tak w ten świat marketingu, w ten świat zawodowy się wkręciłem, więc bywanie na takie spotkania dla osób, które stawiają swoje pierwsze kroki zawodowe, a wiem, że takie osoby w dużej mierze nas dzisiaj oglądają, jest naprawdę kluczowe, jeżeli chcemy gdzieś tam powoli budować tę naszą rozpoznawalność w branży. Żebyśmy, żeby te osoby, które już jakąś pozycję w tej branży osiągnęły, żeby wiedziały, że my istniejemy a potem już będą nas kojarzyły. Jeżeli wyślemy CV do jakiejś takiej firmy, a na spotkaniu networkingowym spotkamy się z osobą, która w tej firmie pracuje, no to uwierzcie, że już gdzieś tam pojawi się temu rekruterowi zielona lampeczka, że ach, ten, ta, to rozwija swoje umiejętności, chodzi, pokazuje się, ktoś go kojarzy, ktoś go będzie mógł polecić, więc ta nasza przewaga konkurencyjna generalnie wzrasta. Dalej, zasoby ludzkie, i tutaj mam na myśli wszystkie osoby, które nas otaczają: nasi bliscy, którzy oczywiście nas wspierają, no ale także osoby, z którymi my gdzieś tam konkurujemy na tym rynku pracy. I tutaj znowu, jeżeli zaczynamy naszą karierę zawodową, to tak naprawdę wszystkie osoby, z którymi jesteśmy w grupie na studiach, są naszymi potencjalnymi konkurentami na rynku pracy i musimy z tymi osobami dobrze żyć i obserwować, co te osoby robią i zawsze być gdzieś krok dalej przed naszą konkurencją, czyli obserwować, jakie działania podejmują te osoby, no i wychodzić z inicjatywami, które te osoby, no może jeszcze nie do końca, nie do końca przemyślały, więc tutaj takie obserwowanie, tego naszego otoczenia jest bardzo bardzo istotne, jeżeli chodzi o takie planowanie dalszych działań, które będą po prostu tę naszą markę osobistą wzmacniały. Rozwój i kariera to jest taki kolejny element, który wpływa na naszą markę osobistą, na to jak postrzegają nas inni. Co tutaj mam na myśli? Czyli podejmowanie takich działań, które rzeczywiście pozwolą nam rozwinąć te nasze kompetencje, pozwolą nam podnieść nasze kwalifikacje, wzmocnić nasze umiejętności, czyli Chociażby udział w jakichś szkoleniach darmowych, płatnych, udział w studiach podyplomowych, być może skończenie jeszcze jakiegoś kierunku studiów, które pozwoli nam wzmocnić nasz dyplom zbudować tę przewagę na rynku pracy. Takie strategiczne planowanie tych działań, co rzeczywiście może nam się przydać do tego, aby tę markę osobistą jeszcze bardziej uwypuklić, żeby pokazać, że rzeczywiście nam zależy, że rzeczywiście chcemy dalej się rozwijać. No i optymalizacja na potrzeby wyszukiwarek internetowych. Tutaj wchodzimy już w tę strefę internetową, no bo tak naprawdę Fajnie, że my coś robimy, ale jeszcze musimy to w jakiś sposób pokazać. I z tym też wiążą się te media społecznościowe. Jeszcze za chwilę ten wątek rozwinę, ale ta optymalizacja na potrzeby wyszukiwarek internetowych. Przed chwilą widzieliście taki slajd, gdzie pytałem mm, trochę retorycznie: kto kogo polecacie? Czy polecacie fotografa? Czy jakiego fotografa polecacie? Jaką krawcową polecacie? I być może no, nie polecacie, ale szukacie tych poleceń w sieci. Jak to robicie? Wpisujecie wyszukiwarkę internetową krawcowa nazwa miasta i prawdopodobnie pójdziecie do osoby, która pojawi się jako pierwsza w wynikach wyszukiwania. No i już od najmłodszych lat, jakkolwiek by to nie zrozumiało, trzeba właśnie o tym naszą optymalizację na potrzeby wyszukiwarek internetowych zadbać. I fajnie, jeżeli macie jakieś. Bardzo takie niepopularne imię i nazwisko, ale jeżeli nazywacie się tak jak ja, Mariusz Lewandowski, to macie to bardzo, bardzo, bardzo utrudnione, bo w pierwszej kolejności, jeżeli wpiszecie sobie moje imię i nazwisko, to wyskoczy wam e, piłkarz, ewentualnie adwokat, e, który... Przestępców z pierwszych stron gazet yy, bronił, reprezentował, yy, więc należy o to zadbać. Jak chociażby tworząc swoją stronę internetową, taką wizytówkową stronę internetową, yy, gdzie będziecie zamieszczali jakieś materiały, które będą was pozycjonowały. Tutaj to nie jest wykład z pozycjonowania, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, w jaki sposób taką optymalizację na potrzeby wyszukiwarek internetowych, to w sieci znajdziecie bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ciekawych artykułów, blogów, które krok po kroku pokażą, jak ten proces wdrożyć. No i przechodzimy wreszcie do tych mediów społecznościowych, czyli do tego, co wielu osobom bezpośrednio kojarzy się z budowaniem marki osobistej, media społecznościowe. Media społecznościowe są tak naprawdę kanałem przekazu tego, co robicie w tych pozostałych sześciu, siedmiu elementach modelu ośmiornicy. Czyli w mediach społecznościowych pokazujecie, że jesteście przedsiębiorczy, pokazujecie, że. Strategicznie podchodzicie do kwestii swojego wizerunku. Pokazujecie, że jesteście aktywni w relacjach z innymi, pokazujecie, że aktywnie dbacie o swój rozwój, czyli generalnie komunikujecie to, co robicie. Bo co z tego, że robicie te wszystkie elementy, jeżeli nie dajecie ludziom znać, że rzeczywiście tego typu działania w swoje życie wdrożyliście? No i że rzeczywiście jesteście tymi osobami, to właśnie e, jesteście osobami, którym warto zaufać. Media społecznościowe, jeszcze raz to podkreślę, są kanałem przekazu tych wszystkich elementów, które wpływają na budowanie pozytywnego wizerunku, pozytywnego odbioru Waszej osoby w oczach innych. Czyli media społecznościowe są tak naprawdę kanałem sprzedaży tego, co robicie w tych poszczególnych innych elementach. No, i kiedy już jesteście świadomi tego, że marka osobista to nie tylko budowanie e, swojego wizerunku w mediach społecznościowych, czyli zapostowanie e, jakiegoś ładnego zdjęcia na Instagramie, czy, czy, czy nawet jakiegoś posta, który pokazuje, że dzielicie się wiedzą na e, Instagramie, bo wiele takich kont edukacyjnych w ostatnim czasie powstało, e, to tutaj musicie podejść do tego procesu w bardzo świadomy sposób. Jak do tego podejść? No, właśnie odpowiadając na pytania. Które pozwolą Wam odkryć Waszą markę osobistą. Przede wszystkim to, jakie mamy mocne strony, czyli co należy w tych mediach społecznościowych pokazywać. Nie wiem, jeżeli jestem, dobrze czuję się w wystąpieniach pu publicznych, no to być może powinienem właśnie w te wystąpienia publiczne pójść, zorganizować nawet jakiś bezpłatny warsztat, nie wiem, dla jakiegoś koła naukowego, jeżeli e, działacie na uczelni, i potem ten warsztat pokazać. Hmm, właśnie w mediach społecznościowych, zakomunikować komunikować w internecie? E, jakie są moje słabe strony e, i praca nad tymi słabymi stronami? Jeżeli właśnie moją słabą stroną są wystąpienia publiczne, a wiem, że gdzieś chcę budować e, swój wizerunek jako przyszłego potencjalnego eksperta, przyszłej potencjalnej ekspertki, no to już wiem, że nad tymi wystąpieniami pu publicznymi rzeczywiście powinienem, powinnam trochę popracować e, no i sprawić, żeby to. Nie było już więcej moją mocną stroną, czyli żeby nie musieć się przed każdym takim wystąpieniem publicznym stresować. Dalej, co sprawia, że jestem wyjątkowa, wyjątkowe, i to też się oczywiście wiąże z tymi mocnymi stronami, no ale być może to, że na moją wyjątkowość wpływa to, że po godzinach lubię udzielać się wolontariacko. I to też czasami warto pokazać, co robię świetnie i z pasją, bo budowanie marki osobistej to nie jest tylko pokazywanie nas z perspektywy zawodowej, ale budowanie marki osobistej to jest także takie uchylanie tego rąbka prywatności e, i pokazanie tego też, jacy jesteśmy prywatni. Oczywiście wszystko e, w pewnych granicach, pokazujemy tyle, ile chcemy, e, nie musimy otwierać się od razu naszego całego życia e, osobistego przed, przed innymi, e, ale uwierzcie, że rzeczywiście e, pokazywanie też e, kilku procent tego, w jaki sposób e, zachowujemy się prywatnie, chociażby naszych prywatnych pasji, E, sprawia, że ta nasza marka osobista staje się o wiele bardziej wiarygodna, bo ludzie lubią widzieć ludzką twarz innych, e, innych osób. E, tak samo tyczy się to marek firmowych, ludzie lubią widać, widzieć na przykład proces powstawania danego produktu albo... Osoby, które za daną marką stoją, e, czyli taki pierwiastek ludzki jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. No i tutaj też e, powinniśmy zadbać o to, kiedy tę naszą markę osobistą budujemy. E, za co ludzie mnie komplementują, to też gdzieś tam warto pokazywać, bo to też pozwala nam odkryć te nasze mocne strony, no i co zrobiłem, e, co, co zrobiłam, i z czego jestem dumna dumny, czyli chwalenie się tymi naszymi osiągnięciami. E, ale też w takim kontekście pokazywania negatywnych doświadczeń z naszego życia. No bo przecież, przecież nasze życie nie jest tylko osłane różami, zdarzają się też jakieś pewne porażki w naszym życiu, no i to też warto pokazać. To znowu wpływa, że jesteśmy osobami autentycznymi, że też mamy problemy, a nie tylko jesteśmy na świeczniku i nie tylko mamy pasmo w naszym życiu niekończących się sukcesów. No i właśnie, marka to jest nasze wnętrze, a wizerunek to jest to, co komunikujemy innym. Na zewnątrz, czyli to, jak inne osoby nas postrzegają. I teraz jest takie narzędzie, które nazywa się archetypy marki. Archetypy marki pozwalają nam dokładnie wyrazić charakter naszej marki i określić emocje, które z naszą marką mogą być kojarzone. Tak jak widzicie na slajdzie, archetypy pomagają w uświadamianiu siebie i konsekwentnym budowaniu marki osobistej. No i dzięki nim odpowiemy sobie na pytanie, czy nasza marka ma wzbudzać na przykład szacunek, czy pożądanie, czy chcemy być bardziej kumplem, czy chcemy być bardziej nauczycielem. Jak określić ten nasz archetyp marki? Po pierwsze odpowiedzieć sobie na te pytania, które widzieliście przed chwilą i sobie które przed chwilą przeanalizowaliśmy. No i dalej dopasować ten nasz cel naszej, naszego budowania marki osobistej do tego, jacy my jesteśmy prywatni. I tych archetypów marki jest 12, i teraz sobie tak pokrótce e, przez poszczególne archetypy marki e, przejdziemy. Pierwszy archetyp to jest mężec, czyli e, osoba. Dla której priorytetem jest wiedza, i tutaj zwykle ten archetyp mędrca sprawdzi się dla osób, które właśnie chcą być jakimiś liderami w danej branży, które chcą być może wyznaczać trendy, które być może chcą być szkoleniowcami. W komunikacji liczą się dla niego nie tylko fakty i dane, liczą się dla niego tylko fakty i dane, a najważniejszą jego wartością jest zrozumienie, czyli właśnie, jeżeli chcemy pokazywać Jakieś dane związane z naszą branżą, śledzić raporty, e, raporty branżowe, chcemy właśnie pozycjonować się jako liderzy, jako eksperci, to ten archetyp będzie dla nas. Kolejny archetyp marki to jest e, Bohater, e, jest bardzo silny i odważny, walczy z różnymi przeciwnościami losu, zależy mu, a, mu na ułatwieniu konsumentom ich życia poprzez zoptymalizowanie wszelkich możliwych procesów. Czyli tutaj to jest archetyp dla osób, które Pokazują innym, w jaki sposób ułatwić sobie życie, e, czyli pokazują być może jakieś nowe trendy, pokazują być może jakieś nowe rozwiązania w konkretnej dzieje, dziedzinie, e, chcą być takimi osobami, które są postrzegane jako pierwszy wybór wtedy, kiedy konsument będzie chciał coś w swoim życiu ułatwić, ulepszyć, usprawnić. Kolejny archetyp, archetyp twórcy, kreatywny artysta. Jest zorientowany na sztukę i ceni sobie oryginalność, dąży do innowacji i wyróżniania siebie, inspiruje odbiorców i pokazuje, że wyobraźnia może stać się rzeczywistością. Czyli twórca pokazuje tak naprawdę nowe rozwiązania, szuka tych nowych sposobów dotarcia do czegoś, nowych sposobów rozwiązania jakichś pewnych pro, pro, problemów. To jest osoba, która kreuje nowe koncepcje, kreuje nowe rozwiązania, no i sprzedaje te rozwiązania. Innym. Czy to sprzedaje w taki sposób dosłowny, czy po prostu też inspiruje innych do działania? Kochanek, e osoba, która pragnie być pożądanym, ceni sobie piękno i miłość, e buduje z odbiorcami głęboką więź. Czyli to jest taka osoba, która w dużej mierze będzie też pokazywała tą swoją prywatę, e będzie sprawiała, że, że odbiorcy takiej osoby czują się wyjątkowo będzie też takim trochę opiekunem, chociaż jeszcze archetyp opiekuna za chwilę sobie e, omówimy. Kolejny archetyp to jest archetyp władcy. Najważniejsza jest dla niego pełna kontrola nad wszystkim i bezpieczeństwo tych, za których odpowiada. Cieszy się autorytetem i nie uznaje konkurencji. Czyli władca to jest taka osoba, która jest przekonana o swojej wiedzy, o swoim doświadczeniu i chętnie tą wiedzą i tym doświadczeniem dzieli się z innymi. Ale jednocześnie e, tak naprawdę nie dopuszcza do, do dyskusji z innymi, z innymi osobami, które być może też tymi ekspertami w danej branży są. E, taka osoba dużo analizuje, bardzo dba o klienta i dba o interesy klienta, no i skupia wokół siebie solidnych ludzi, którym rzeczywiście może e, zaufać. Kolejny archetyp to jest archetyp czarodzieja. Wprowadza w życie wizję w magiczny sposób. Jest bardzo śmiały, wspierający i charyzmatyczny, czym porywa za sobą tłumę. E, jedynym jego ograniczeniem jest wyobraźnia czyli to jest taka osoba, która jest e, osobą bardzo ekstrawertyczną, ale jednocześnie osobą bardzo e, kreatywną. Co chwilę szuka jakichś nowych. Po sposobów na rozwiązanie pewnych problemów. To jest też osoba, która właśnie inspiruje innych do działania. No i archetyp opiekuna czyli taka osoba, do której wiemy, że zawsze możemy w potrzebie się zwrócić zawsze wspiera ludzi, robi to bezinteresownie buduje z konsumentami, swoimi odbiorcami, głęboką więź opartą na silnym zaufaniu. Pragnie wspierać innych oraz dbać o bezpieczeństwo innych, czyli to jest taka osoba, do której nie boimy się uderzyć z naszym problemem. Wiemy, że jeżeli zapytamy taką osobę, to ta osoba nam nawet bezpłatnie udzieli jakiejś. Po, po radę, e, na przykład ten archetyp często jest wykorzystywany chociażby przez e, radców prawnych e, czy przez osoby, które świadczą mm, szeroko, dział, działają w szeroko pojętym sektorze usług. E, Kolejny archetyp, niewinny, jest marzycielem i romantykiem, stawia na prostotę w każdej dziedzinie życia. Bardzo ważne jest dla niego bezpieczeństwo, dostrzega wewnętrzne piękno. E, nawet kiedy jest ono głęboko ukryte, pragnie uszczęśliwiać innych i sprawiać, by świat był lepszy. E, czyli osoba, która generalnie nie ma nic do sobie do za zarzucania, nie ma sobie nic do ukrycia e, i także też chce wspierać i inspirować inne osoby do działania. Buntownik to osoba, która wie, co chce osiągnąć i uparcie do tego dąży, poszukuje cały czas nowych szlaków, nie uznaje żadnych zasad i pragnie szaleństwa. Dla niego liczy się wolność, i to jest osoba, która zawsze dla klienta znajdzie taki sposób do dotarcia, rozwiązania jego problemów, który wyróżni tę osobę na tle konkurencji. No i towarzysz nic nie oczekuje, chciałbym mieć tylko wokół siebie życzliwych i dobrych ludzi, traktuje wszystkich tak samo, uważa, że każdy jest równy, czyli generalnie taki kumpel, przyjaciel. Czujemy się dobrze w otoczeniu takich ludzi. Archetyp błazna ma w sobie dziecięcą radość i duże pokłady optymizmu, ma dar do poruszania poważnych tematów w sposób humorystyczny i angażujący. Ze wszystkiego żartuje i lubi płatać figle, czyli to jest taka osoba, która wszystko będzie starała się obrócić w żart, zawsze będzie miała jakiegoś suchara przygotowanego na poczekaniu i zawsze będzie starała się wprowadzać przyjazną atmosferę dla innych. No i odkrywca, ostatni archetyp, jest indywidualistą, dla którego najważniejsza jest wolność, szuka niezależności i wychodzi poza strefę. Komfortu, czyli też osoba, która stale poszukuje nowych e, ścieżek dotarcia, e, potrafi tworzyć tego typu przestrzenie dla innych osób. I teraz możecie zadać sobie pytanie: czy generalnie my możemy przejawiać tylko i wyłącznie jeden archetyp? No nie, my te archetypy możemy ze sobą. Ze sobą łączyć e, i tak też to powinno wyglądać. Czyli nie powinniśmy być tylko i wyłącznie władcą, e, ale warto też wzmocnić naszą markę jakimś innym archetypem. Czyli mamy ten ar ar archetyp wiodący, ale też archetyp, który sprawia, że być może nasza marka jest bardziej przyjaźnie odbierana. I kiedy sobie już wybierzemy, zdefiniujemy to, w jaki sposób chcemy działać, co chcemy osiągnąć, no to powinniśmy tę naszą markę pokazać. Bo, tak jak powiedziałem, bez skutecznej komunikacji my nie osiągniemy żadnych efektów, bo po prostu nikt nie będzie wiedział o tym, że istniejemy. I istnieje coś takiego jak graf komunikacyjny, czyli to jest narzędzie, które pokazuje nam, gdzie powinniśmy być obecni. I to też trochę wynika z tego modelu ośmiornicy, o którym przed chwilą mówiłem, czyli generalnie obecność i w internecie, i obecność offlineowa. No ale gdzie dokładnie komunikować? No tutaj powinniśmy zdefiniować tą naszą grupę docelową, czyli dowiedzieć się, gdzie te nasze osoby są. Z którymi chcemy się komunikować, a przede wszystkim, kto tymi osobami jest. Czyli kto może nam pomóc w osiągnięciu naszych celów, kto może być potencjalnie zainteresowany nami i naszymi działaniami, jakich treści te osoby poszukują. I nigdy nie jest tak, że my, budując naszą markę osobistą, mamy tylko i wyłącznie jedną grupę docelową. I tutaj na slajdzie e, widzicie przykład e, osoby, która pracuje w firmie szkoleniowej związanej z, związanej z marketingiem internetowym. E, I tutaj kilka grup e, d, docelowych, e, głównymi osobami zainteresowanymi e, działaniami takiej osoby mogą być przede wszystkim pracownicy agencji social media i digital marketingu, pracownicy działów komunikacji, promocji, instytutów e, publicznych, pracownicy działów komunikacji, marketingu podmiotów prywatnych, partnerzy biznesowi, firmy X, high management czy stu, studenci, czyli taka osoba, e, która gdzieś tam chce rozwijać się jako szkoleniowiec, powinna uderzyć właśnie do tych osób, by tę swoją markę osobistą wzmacniać. I kiedy już zdefiniujemy sobie, do, z kim my chcemy się komunikować, do kogo chcemy komunikować, do kogo chcemy te nasze działania skierować, no to warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań, e, które pozwolą nam w odpowiedni sposób te kanały komunikacji w mediach społecznościowych wybrać. W mediach społecznościowych, no i oczywiście nie tylko w mediach społecznościowych, e, bo też offline'owo z tymi osobami możemy się Komunikować chociażby przez udział w jakichś wydarzeniach, udzielaniu się w jakichś magazynach branżowych, na przykład. No ale nie ma co ukrywać, że to media społecznościowe są obecnie taką potęgą komunikacyjną, więc tutaj takich pięć pytań, które pozwolą nam ten nasz proces komunikacyjny w mediach społecznościowych usprawnić. Przede wszystkim, z jakich kanałów społecznościowych korzysta dana osoba, czyli po prostu, gdzie ci ludzie są. Czy ci ludzie są na Facebooku, czy ci ludzie są na TikToku, czy ci ludzie są na Instagramie? No bo co z tego, że my sobie fajnie zaplanujemy komunikację, że będziemy fajnie działać, będziemy fajnie pokazywać naszą aktywność na przykład na Instagramie, jeżeli na Instagramie tych naszych odbiorców nie ma. Dwa. Z jakiego urządzenia korzystają najczęściej z danych mediów społecznościowych? Przez komputer czy przez urządzenia mobilne? No bo to też wyznaczy nam, chociażby, czy posty mają być pionowe, czy posty mają być poziome. Eee, dopasowanie, tej treści do konkretnego kanału przekazu. W jakie dni tygodnia, jakich porach dnia najczęściej korzystają z mediów społecznościowych, bo to pozwoli nam określić, e, kiedy powinniśmy pu publikować te nasze materiały, żeby generalnie do kogoś one dotarły. E, jak długo trwa jej kontakt z platformami społecznościowymi? Czyli, czy woli? Krótsze czy woli dłuższe treści? No i jaki rodzaj treści najchętniej konsumują? Czy jest to tekst, obraz, wideo czy podcast? E, żeby wiedzieć, na jakie treści e, stawiać, jakie treści e, te osoby będą preferować w tej konsumpcji e, materiałów. Skąd takie dane czerpać? Polecam wpisać w wyszukiwarkę internetową statystyki korzystania z mediów społecznościowych i pierwszy raport, e, na przykład Obop czy. Eee, firmy Napoleon Cut pozwoli Wam tego typu informacji się dowiedzieć. Jak już wiemy, z kim się chcemy komunikować, no to zastanówmy się, co komunikować, bo często jest tak, że kiedy zaczynamy strategicznie podchodzić do budowania tej naszej marki osobistej, to nie jesteśmy w stanie wygenerować takiego planu pół, pół publikacji treści, bo generalnie no, mamy jakiś zarys, wiemy, że możemy stawić zdjęcie z jakiegoś wydarzenia, na którym byliśmy, no ale marka osobista też powinna być wspierana jakimiś materiałami, takimi merytorycznymi materiałami, które dają wartość naszym e, odbiorcom. I Ja zawsze, e, kiedy spotykam się z osobami, które podejmują tę decyzję, że chcą świadomie budować swoją markę osobistą, daję im takie zadanie, by na kartce w ciągu 5 minut wypisały sobie jak najwięcej skojarzeń związanych z ich Zawodem związanych z ich branżą. E, tutaj oczywiście możemy wesprzeć się Chatem GPT do stworzenia planu komunikacji, też sztuczną inteligencją możemy się wesprzeć, no bo nie ma co się mm, oszukiwać, że marketerzy we współczesnym świecie tak nie działają. E, no ale w pierwszej kolejności polecam zrobić taką burzę mózgów i zastanowić się. Co kojarzy się ludziom z naszą branżą, co kojarzy się ludziom z naszym zawodem i wypisać takie luźne sformułowania. I tutaj przykład, który wygenerowałem dla osoby, która chciałaby rozwijać się jako fotograf ślubny i chciałaby swoją markę osobistą, właśnie jako fotograf ślubny, budować. Kilkanaście skojarzeń wypisanych w ciągu kilku minut, i te skojarzenia tak naprawdę pozwalają nam wygenerować sobie tematy na Treści. No bo jeżeli naszym słowem, które sobie skojarzyliśmy jest ślub, to załóżmy, że możemy jako fotograf ślubny pokazać, e, napisać taki post na naszym blogu, e, na naszej stronie internetowej i to od razu wpłynie nam na pozycjonowanie nas w wynikach wyszukiwania, gdzie pokazujemy e, najciekawsze miejsca, w których fotografowaliśmy śluby. Pytanie, możemy sobie tak za, zatytułować ten post, e, najpiękniejsze miejsca na śluby w, se, w sezonie 2024, no i pokazujemy, że w tym sezonie będą królowały takie i takie miejsca. No jeżeli udało nam się sfotografować śluby w takich i takich miejscach, to od razu pokazujemy też to nasze portfolio. E, wybierzmy sobie jeszcze jakieś słowo kluczowe e, z tej listy, na przykład podziękowania dla rodziców. Co ma fotograf ślubny dla podziękowań dla rodziców? No, tak naprawdę to, że te podziękowania dla rodziców prawdopodobnie sfotografował, a uwierzcie, że ludzie, którzy biorą ślub, wyszukują to, w jaki sposób tym rodzicom podziękować. Wpisują wyszukiwarkę internetową, jak podziękować rodzicom na ślubie, podziękowania rodziców na ślub. No i my już wiemy, że to się klika, więc tego typu artykuł, tego typu post w mediach społecznościowych powinniśmy zamieścić. I znowu. Pokazujemy, że podziękowania dla rodziców mogą wyglądać tak, tak, tak i tak i tak. No i przy tym tak, 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 tak i tak pokazujemy nasze zdjęcia, czyli dzielimy się tym naszym portfolio. Eee, dalej, bukiet na stół. Znowu pokazujemy, że mogą być różne bukiety, że te stoły mogą być różnie e, przystrojone i znowu pokazujemy to nasze portfolio, pokazujemy te nasze, e, te nasze e, zdjęcia. Widzę, że tutaj akurat chyba nie wygenerowałem takiego skojarzenia jak rozwód, ale rozwód także może być świetnym słowem kluczowym dla fotografa ślubnego, który będzie nabijał mu wyświetlenia, i tutaj możemy na przykład wejść w kooperację z jakimś prawnikiem, który będzie zaprosić go na jakiegoś live'a, na jakiś webinar i porozmawiać o tym, w jaki sposób przygotować się do rozwodu albo w jaki sposób już po rozwodzie zaplanować imprezę rozwodową, bo tego typu imprezy w Polsce są coraz bardziej popularne i być może też jako fotograf ślubny chcemy w tego typu imprezach się e, wyspecjalizować. E, więc wypisujemy taką listę skojarzeń i zastanawiamy się w jaki sposób ugryźć to pod kątem treści po to, żeby gdzieś tam sprzedać te nasze usługi e, i żeby pokazać to, co my robimy, czyli żeby pokazać to nasze portfolio. W przypadku fotografa ślubnego takie portfolio dosłowne, ale portfolio usług, portfolio tych możliwości, które e, dla naszych odbiorców mamy. No i Wreszcie przejdziemy do tego kanału, który prawdopodobnie dla wielu oglądających jest kluczowym, czyli kanału, który pozwala nam właśnie wpływać na rozwój naszej kariery osobistej, czy też budować nasze biznesy, zwiększać, rozwijać nasze biznesy, poszukiwać tam nowych klientów, czyli LinkedIn. I teraz takich kilka, już dosłownie na sam koniec, kilka praktycznych porad jak zoptymalizować nasz profil na LinkedInie, ponieważ bardzo 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 wiele osób LinkedIna traktuje tylko i wyłącznie jako takie miejsce, gdzie może gdzie wrzucamy nasze CV, takie cmentarzysko CV, czyli wrzucamy informacje o naszym wykształceniu. E, doświadczeniu zawodowym i tyle. No nie, LinkedIn jest portalem społecznościowym w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli tam generalnie, jak to na portalach społecznościowych, jesteśmy po to, żeby po pierwsze budować naszą rozpoznawalność, budować naszą interakcję, no i rozwijać naszą sieć kontaktów. I kilka takich kluczowych, wręcz elementów w jaki sposób, sposób ten nasz profil na LinkedIn jest optymalizować. Ta pierwsza strzałka pomarańczowa, czyli nasze zdjęcie w tle. Tutaj nie wrzucamy zdjęć z wakacji, tutaj pokazujemy to, Czym chcemy się wyróżnić? Jeżeli mamy jakiś produkt, wydaliśmy jakiś produkt cyfrowy, to możemy tutaj zamieścić zdjęcie. Jeżeli dostaliśmy jakąś nagrodę, to tutaj też możemy pokazać zdjęcie z wręczania tej nagrody, z odbierania tej nagrody. Możemy tutaj dać jakieś dane kontaktowe do, nas, do naszej osoby. Strzałka to taka zielono-morska, nasze zdjęcie profilowe. Tutaj też raczej zdjęcia z wakacyjnie, zdjęcia z filtrami z Instagrama. E, też nie. E, zdjęcie profesjonalne. E, mówi się, że profilek, gdzie twarz widoczna jest w minimum 60% e, na, e, w tym kółeczku, najbardziej angażują, bo są też najbardziej widoczne w miniaturce. E, więc raczej profesjonalne zdjęcie. Może to być zdjęcie zrobione na białej ścianie. Jeżeli nie chcemy korzystać z usług profesjonalnego e, fotografa na jakimś jednolitym tle, może to być oczywiście też jakieś zdjęcie takie e, kreatywne, które pokazuje trochę nasz zawód. Jak, jeżeli się będę trzymać tego fotografa, no to może oczywiście to być zdjęcie z, z, z aparatem. Jeżeli jesteśmy marketingowcami, to możemy się sfotografować z ikonkami mediów społecznościowych, na przykład. No wszystko zależy od tej naszej kreatywności. No i wreszcie strzałka niebieska, czyli tak zwany. E, nagłówek i tutaj do tego nagłówka powinniśmy podejść trochę jak do opisu siebie jako takiego zdjęcia na Instagramie. Tutaj możemy podać słowa kluczowe, e, które generalnie pokazują to, w czym się specjalizujemy i teraz, e, jeżeli jesteśmy osobami studiującymi, to domyślnie w tym nagłówku pojawia się taki opis, e, studiuje na uczelni takiej i takiej, e, stu, stu, studentka w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Turuniu, e, na przykład i to tak naprawdę Potencjalnym rekruterom nic nie mówi. W tym miejscu polecam napisać to, w czym się specjalizujecie. Nie wiem, jeżeli jesteście przyszłymi psychologami, to możecie tutaj napisać słowa kluczowe: psychologia, rozwój e, e, osobisty, e, coaching, e, czyli coś, co wskaże rekruterom, potencjalnym rekruterom, w czym się chcecie specjalizować w przyszłości. I to hasło. Z Student, osoba studiująca, może być gdzieś e, na końcu, ale tutaj podchodzimy do tego właśnie jak do takiego e, zdjęcia na Instagramie i staramy się opisać siebie jak najlepiej słowami kluczowymi. E, kolejne bardzo ważne dwa elementy: znowu ta strzałka pomarańczowa, czyli sekcja o mnie. Tutaj w dwóch słowach opisujemy, w czym się specjalizujemy albo w czym chcemy się specjalizować, e, jeżeli, jeżeli dopiero stawiamy te nasze pierwsze kroki w karierze. E, krótko, zwięźle i na temat, bo uwierzę, się, że ludzie są zbyt leniwi, żeby czytać długie opisy. No i sekcja polecane, gdzie też możemy podpiąć jakieś najważniejsze wydarzenia z naszego życia zawodowego, na przykład nie, odbieraliśmy nagrodę. Dostaliśmy stypendium rektora za jakieś osiągnięcie, to tutaj też możemy sobie taki link podpiąć. Napisaliśmy jakiś artykuł, artykuł naukowy, wzięliśmy udział w konferencji naukowej dla nas istotnej. To tutaj też wszystkie te elementy, które są ważne, możemy zamieścić. No i sekcja e, doświadczenia, e, też opisujemy e, jak najwięcej szczegółów e, z zakres, związanych z naszym zakresem obowiązków e, zawodowych. Raczej nie kłamiemy e, z tym zakresem obowiązków, też możemy to jakimiś zdjęciami e, urozmaicić, tak żeby pokazać się no, z jak najlepszej strony. No i wreszcie pytanie, co. Publikować, co zamieszczać w tych mediach społecznościowych oprócz e, tego, co wyjdzie nam w, w ramach tego ćwiczenia, które sobie przed chwilą zrobiliśmy. E, po pierwsze, może to być jakieś podsumowanie branżowych raportów. To jest w ogóle slajd, który zawsze polecam swoim e, stu, stu, studentom, którzy podchodzą do mnie i mówią: No, okej, okay, fajnie, ale ja dopiero się uczę i nie chcę się zbłaźnić. E, no, nie zbłaźnij się, jeżeli będziesz publikować branżowy raport i podzielisz się swoim komentarzem do tego raportu. Możecie publikować historię sukcesu osób z branży. W każdej branży są jakieś osoby, które jakiś spektakularny sukces odniosły. Takie rzeczy się rzeczywiście klikają, takie rzeczy się sprzedają. Warto cokolwiek robić, żeby właśnie budować te zasięgi i żeby budować tę swoją widoczność, tę swoją rozpoznawalność. Podsumowanie spotkań branżowych, na których byliśmy. Możemy analizować jakieś studia przypadku, możemy polecać książki, podcasty, blogi, magazyny. To są nasze polecajki, nasze subiektywne odczucia, więc naprawdę. Tutaj się nie zbłaźnimy. Trendy rynkowe, szkolenia, kursy, które polecają inni, możemy repostować jakiś post, możemy polecać narzędzia i aplikacje. Warto też umówić się na przykład na rozmowę z jakimś ekspertem z branży i porozmawiać z taką osobą. I tutaj już to świetnie wpłynie na budowanie właśnie tych zasięgów i tej rozpoznawalności, czy właśnie podzielić się naszymi błędami i te błędy przeanalizować, pokazać, że. Też jesteśmy ludźmi, też robimy błędy, też błądzimy, no ale potrafimy świadomie z tych błędów e, wyjść. Po pierwsze, nie bać się cokolwiek publikować, no i sprawiać, że to, co robimy, ma być wiarygodne i ma być autentyczne z nami wszystkimi. E, z nami wszystkimi, czyli z naszym ży ży życiem e, osobistym, już mi się ten język pod koniec plączę. Ja Wam bardzo dziękuję, jeżeli będą do mnie jakiekolwiek pytania, no to macie na mnie namiary na LinkedInie, możecie do mnie napisać maila. Ja też działam dosyć aktywnie na Instagramie, teraz zrobię takie krótkie lokowanie produktu, pan od marketingu, polecam i tam do Waszej dyspozycji jestem, jeżeli będą jakiekolwiek pytania. Dziękuję. Dziękuję również, Pani od marketingu, Marii. Dziękuję. cieszę że się, że zgodziłeś się do nas przyjść i spojrzę tylko, bardzo proszę, swoje, ja. ja w tym czasie spojrzę w czat, czy są jakieś pytania, widzę, że na razie jeszcze nie ma, więc może jeszcze ja zadam, dając przestrzeń Państwu do zadania swojego pytania, zadam pytanie, kogo warto jeszcze podglądać właśnie na tych mediach społecznościowych, które uh -huh. no, jednak są tym kanałem, gdzie możemy te wszystkie nasze uh -huh. cechy naszej marki tak prezentować, kogo warto podglądać, żeby takie dobre praktyki, uh -huh podpatrzeć. Generalnie na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo to wszystko zależy, w jakiej branży działamy, bo inaczej w mediach społecznościowych działają prawnicy, inaczej w mediach społecznościowych działają marketingowcy, psychologowie, więc warto sobie znaleźć takie topowe osoby ze swojej branży, ze swojego obszaru, no i sprawdzać, co te osoby robią i podpatrywać te dobre praktyki. Ale też szukać alternatyw, czyli nie kopiować tego, co te osoby robią, tylko generalnie starać się szukać jakichś nowych rozwiązań. I tutaj właśnie polecam obserwować inną branżę i sprawdzić, co w tej innej branży się sprawdza. Super, dziękuję bardzo. To jeszcze tylko na sam koniec wyświetlimy slajd z QR-em. Do ankiety badającej zadowolenie Państwa z uczestnictwa w UFA Akademii. Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli poświęcicie Państwu chwilę na jej wypełnienie. Do tych z Państwa, którzy będą oglądać później ten materiał, informacja tylko, że ankieta będzie otwarta do końca października tego roku. Ja bardzo dziękuję raz jeszcze bardzo za przyjście. Dziękuję. Tak jak Mariusz wspominał, można jeszcze kontaktować się z nim bezpośrednio, jeśli będą jakieś pytania, albo pisać pod adres ufa.pl. Dziękujemy.